Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej Odysei Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca próbującego zawojować piłkarski świat, a pracującego aktualnie w Juventusie we włoskiej Serie A. W dzisiejszym epizodzie kończymy sezon 36-37, ale w jaki sposób, moi drodzy, finał Ligi Mistrzów. Dwa kluby, które prowadził Franciszek, trener Ajax Amsterdam, z którym wygrał puchar, w którym wygrał Ligę Konferencji Europy, oraz Juventus Turyn, z którym Franciszek to klubem sięgał po Ligę Europy. Teraz obydwa te kluby spotykają się, uwaga, w finale Ligi Mistrzów. Zanim przejdziemy do zmagań, ostatnie trzy ligowe mecze wygrywamy wszystkie trzy. Najpierw Specja na wyjeździe 2-0. Wygrywamy to spotkanie. Dwie bramki Kitowa, mimo że strzelił cztery bramki w tym meczu, to co druga została nieuznana w 18 i w 42 minucie, ale 4 minuty po tym, jak nie uznali mu bramki w 18, strzelił z podania Igreca, a 2 minuty po tym, jak nie uznali mu bramki w 42, strzelił też gola z podania Cięciego. Wygrywamy 2-0. Tu już mistrzostwo jest zdobyte, więc nie ma problemu. Następny mecz to Fiorentina u siebie. Bardzo dobry występ. Wygrywamy 4-1. 3 bramki Nuneza, jedno trafienie Kitowa. Asystę Sugo, Martima, Szuliagicia i Igreca, który tutaj no bardzo dobrze się wprowadził do zespołu. Zagrał w sumie w 11 spotkaniach i 7 z ławki, 18 meczów, 4 bramki, 6 asyst, 7,19 ocena. No tutaj nad tym zawodnikiem trzeba będzie w przyszłym sezonie solidnie popracować, żeby ten no potencjał jak najbardziej maksymalizować. No i mecz ostatnie spotkanie ligowe, wyjazd do Napolu i uwaga, zwycięstwo 4-1, bardzo gładkie zwycięstwo nad Napolem. Martim na 1-0, Nunes na 2-0, Oskar Rabat na 3-0, później mamy bramkę na 3-1 i Probo na 4-0. Abad, przepraszam, i Martim zaliczają po asyście, tak więc mamy asysty naszych tutaj skrzydłowych. Martim bohaterem spotkania. Tabela Serie A, zdobywamy ponad 100 punktów, moi drodzy, 101 punktów, poproszę całą tabelę. 109 strzelonych bramek, 24 wpuszczone, 85 bilanse bramkowe. No znakomity sezon. Druga Atalanta, trzecia Lazio, czwarta Roma, później Inter, Milan, Sassuolo, Napoli dopiero 11. Wielki zawód w Napolu. Inter, Milan też bez Ligi Mistrzów. Przepatrzę sobie tutaj kadry tych zespołów. No i Sassuolo, tutaj mała niespodzianka, dotarli aż do 7. miejsca. Dotarli też do finału Pucharu Włoch, w którym to przegrali chyba z Interem, czy albo z Napolem, za chwilkę sobie zobaczymy. Pierwszy skład. Z Milanem, przepraszam, przegrali w finale Pucharu Włoch z Milanem, tak więc AC Milan zdobywcą Pucharu Włoch, no ale to już nas nie interesuje, to już jest za nami, bo przed nami, moi drodzy, no sprawa historyczna, pierwszy finał Ligi Mistrzów Franciszka Trenero, moi drodzy. Mendes w bramce, Gwardiol, Ferrahi, Branca, Dori, Teixeira w obronie, Rodas, José Carlos, Miretti w pomocy, Martin, Nunes, Szuliagić w ataku, zgłaszamy zespół, no i wychodzimy na boisko, zobaczymy, kto tu wyskoczy w składzie Ajaxu Amsterdam. No skład na pewno wypakowany zawodnikami, którzy znają Franciszka, którzy trenowali z Franciszkiem, więc na pewno będzie to ciekawe spotkanie. No i mam nadzieję zwycięskie dla Juventusu. Mamy Fenola, mamy Hualdego, Lorenzo Gatti, Ugur Arslan, Nonato, Gravenberg, Nathan Carriere, Ranildo Bisoni. Tylu zawodników Franciszek prowadził. Murat Yakin jest trenerem Ajaxu Amsterdam, czyli ten trener, który no zastąpił Franciszka, więc też utrzymał się w pracy 3 lata, zdobywał mistrzostwo. No i teraz ma szansę również zdobyć tytuł Ligi Mistrzów. Mamy Carriera, Gravenberga. No jest tutaj tych bohaterów dużo, praktycznie cała linia defensywna, łącznie z Nonato. To są w pewnym sensie zawodnicy Franciszka Trenero. No ale teraz jesteśmy w Juventusie i teraz musimy się skupić na tym, żeby to Juventus za te 90 minut, czy no kilka minut w naszym świecie, wznosił puchar Ligi Mistrzów. Jak na razie obydwa zespoły się badają. Jest pierwszy strzał z naszej strony. Nie wyrządził on tutaj żadnej krzywdy. Już mija kwadrans. Na razie tylko ten jeden strzał. No to jest puchar. Tutaj już nie ma
punktatorstwa tutaj już nie ma gdzie odpaść, trzeba po prostu zwyciężyć. No nie dochodzisz do finału po to, żeby go nie wygrać. Jak na razie Ajax, no delikatna przewaga, 3 do 1 w strzałach, już 3 do 2, my jeden celny, ale jak na razie bez konkretów z obu stron, zobaczymy jak to wszystko będzie się układać w drugiej połówce, bo w pierwszej chyba, uwaga, i Ranildo Bisoni. No, żeby tutaj nie było zaskoczenia, Bisoni umie wrzuty wolne, ale tym razem nie trafia. Koniec pierwszej połowy, nie była to jakaś wielka pierwsza połowa, żaden z zespołów tutaj nie wychylił się po to, żeby coś pokazać, coś zwyciężyć, więc wychodzimy na połówkę drugą. Jak na razie Nunes 6-4, no tutaj na pewno pieczołowicie pilnowany, Gwardiol pokazuje się lepiej, uwaga, Indika Hualde do Pugliziego, Pulizji do Arai, Araya, co tutaj wymyślimy, Martin przechwytuje, José Carlos, Ferrai do Brancadoriego, Rodas, Miretti, do Nuneza, mamy na prawej stronie przewagę, ale José Carlos, 1-0, José Carlos trafia, asysta Szuljagicia, 53. minuta spotkania, Juventus obejmuje prowadzenie, bramka José Carlosa, no ja tutaj chcę się go pozbyć, a on mi pakuje bramki w finale Ligi Mistrzów, a ja tutaj myślę o jakichś Tomaszach Kopaczach z Bayeru Leverkusen, a tymczasem José Carlos strzela bramkę, mamy 1-0 w tym finale, już wzrosły nam statystyki, zobaczmy co będzie dalej, Mendes do Ferrahiego, będziemy budować, nie dać sobie tutaj zabrać piłki, właśnie Gwardiol daje sobie z takim doświadczeniem, nie powinien dać sobie tej piłki odebrać, jednak jest strata, Nathan Carrier, Gravenberg, jeszcze raz Carrier, jeszcze raz Gravenberg i co, karny. Będzie rzut karny. Weryfikacja rzutu karny, na stówę będzie karny. Jest rzut karny. Kto idzie? Gravenberg. Szansa. I bramka. Gwardiol ocena 7-0 i traci w tak szkolny sposób piłkę. O, jest niesłychana rzecz. No nie można stracić piłkę. No nie na tym poziomie. No. Naprawdę, mam chłopaków w A-klasie, których prowadzę i no nie jestem zadowolony, że tracą piłkę w taki sposób. A tutaj w finale Ligi Mistrzów taka strata. Ej, co tu zrobić? 64. minuta, Martin 6-9, ale wpuścimy Viniego Juniora. Vini Junior potrafi grać duże mecze, Vini Junior potrafi tutaj się skupić i pokazać coś dobrego. Zobaczymy, co tu jeszcze możemy. Szuljagić jest zmęczony, ale to jest ostatni mecz sezonu, mam w nosie to zmęczenie 1-1. Szuljagić... Co mi po zawieszeniu teraz? Gramy 8 do 8 w strzałach, 3 do 1 w strzałach celnych dla nas, 1 do 1. No wyrównane spotkanie, posiadanie piłki troszkę po naszej stronie, ale generalnie też wyrównane, 9 do 9 w strzałach dalej. Co mamy? Dobre, Sasza Szuljagić dał siebie wszystko, jeszcze nie dał siebie wszystkiego, jeszcze musi bramkę strzelić, to jest finał Ligi Mistrzów. Uwaga, Lorenzo Gatti, tam widziałem 6-3 te Teixeira, będziemy musieli tym się zająć i Forniego wpuścić na boisko. Malinio, no na to, kolejny znajomy tutaj Franciszka trenera, Gokan Korkmaz, kolejny znajomy Franciszka. Uwaga, Ranildo Bisoni, Mendes, ależ teraz broni, kapitalna obrona naszego bramkarza, bo to śmierdziało bramką dla Ajaxu Amsterdam. Uwaga, Araya. A wrzucaj. Jest wrzutka w pole karne, Lorenzo Gatti, 201 cm wzrostu wpakował tutaj, ale na szczęście nie trafił, no bo byłyby problemy. No tego wielkoluda ciężko zatrzymać w polu karnym, ciężko go zatrzymać przy stałych fragmentach. Szuljagić, ależ teraz podanie do Nuneza, no ależ niestety Nunez spóźniony jeszcze. Uwaga, bramka, czy nie było spalonego? Jestem prawie pewien, że był. Nie będzie tej bramki na stówę. Gol nieuznany. Zobaczmy, jak do tego doszło, jak bardzo na spalonym był Nunez. A to już był spalony przy tej pierwszej akcji w takim. Nie, to była ta druga akcja, ok. No cóż, no spalony to spalony. Mamy 90. minutę, chyba będzie potrzebna dogrywka, żeby tą sprawę tutaj rozwikłać, sprawę tego, kto zdobędzie Ligę Mistrzów. Szybciutko szatnia. Taktyka. Giuseppe Forni wejdzie za Teixeirę. Forni jest bardziej ofensywny i przyda nam się ta jego ofensywa. Zdejmiemy też
Chociaż José Carlos nie gra źle. Vini Junior nie gra za dobrze. Martin grał lepiej. Teraz trochę żałuję, że go zmieniłem. Nunes, jak wykonuje rzuty karne, bo to też musimy o tym pomyśleć, na 8. To nie jest dobry wykonawca rzutów karnych. Stanisław Kitow, na 8. To nie jest dobry wykonawca rzutów karnych. Fajnie mieć napastników, którzy nie strzelają karnych. Niemniej jednak 30 minut dogrywki przed nami, chyba mamy dosyć spory zapas sił, co na pewno cieszy. Zobaczymy, czy uda nam się to przełożyć na jakieś akcje. Malinią teraz przy piłce. Malinią do Fenola. José Luis Fenol, doskonały prawy obrońca. Uwaga! O, Mendes broni. Kolejna interwencja Mendeza, która ratuje nam skórę. To mogło być, to powinna być bramka. Tutaj Gökhan Korkmaz powinien to był wykorzystać. No ale na szczęście dla nas nie wykorzystał. Na razie wszystko bardzo wyrównany mecz. Dwa zespoły, które mają to piętno Franciszka Trenera na sobie, więc ojejku, uwaga, Pechliwan przy piłce. Troszkę go dobrze wyrzucił z pola karnego. Grześ Piekarski miał sytuację. Fornie blokuje strzał. Grześ Piekarski jest na boisku. Grześ Piekarski będzie chciał strzelać bramki. Uwaga, Piekarski jeszcze raz tutaj otoczony przez naszych zawodników. Uwaga, Korkmaz, Arslan. Jeśli Grzesiu Piekarski strzeli bramkę, to nawet przełknę gorycz porażki. Pod warunkiem, że Grzesiu Piekarski strzeli bramkę na 2-1. Zaczynamy drugą połowę dogrywki. Tu już nie ma litości, tu już nie ma miłości dla przeciwnika. Tu już trzeba wygrać. 10 minut do końca tego spotkania. 10 minut do rzutów karnych. Już znacznie mniej. Już tylko 5. Czy jeszcze coś tutaj włożymy? Jak na razie Ajax ma przewagę 19-13 w strzałach, 4-3 w strzałach celnych. XG też po stronie Ajaxu, będą rzuty karne. Ok, pierwszy podejdzie Rodas. Drugi podejdzie Nunes. Szuliagić, Miretti, Vini Junior. Ale kto miał pierwszy być? Rodas miał być pierwszy? Jest Francisco Rodas i Francisco Rodas pójdzie na pierwszy. Drugi Nunes, Miretti, Vini Junior, Juan Nunes. Nie. Vini idzie na ostatni, Juan Nunes idzie na trzeci. Ok. I rzuty karne, moi drodzy. Pierwszy Rodas. To jest finał Ligi Mistrzów. Nie regulujcie odbiorników. 15 na 15, mamy 1-0. Aziz Pechliwan. Czy czternastka? Czternastka górą, moi drodzy. Nie trafia Ajax karnego. Sasza Szuliagić teraz. Emocje sięgają zeniku. Szuliagić. Nie ma bramki. Fenol. José Luis Fenol. On umie w karne. Czy Mendes? Ach, 1-1, trzecia kolejka, za chwilkę zaczynamy trzecią kolejkę. Nunes, no 8 rzutach karnych ma. Ale jest super snajperem, pokazuje to. Jest 2-1. Nonato, czy Nonato umie w karne? Ciężko powiedzieć. Umie w karne. No teraz my mamy dwóch zawodników, którzy umieją. Miretti bardzo rzadko się mylił w rzutach karnych w tym sezonie. W zasadzie chyba raz czy dwa, miał ich sporo. I myli się w finale Ligi Mistrzów. Iraniel Dobisoni. Czy wyjdziemy z tego? Może wyjdziemy, bo Mendes broni karnego. Jest 2-2. Ostatnia kolejka przed nami. Vini Junior. Vini. Jest bramka. No i moi drodzy, kto musi trafić tutaj? Grześ? Grześ. Idzie Grześ Piekarski do karnego. Czy Mendes go obroni? Strzela. 3-3. Zatem nagła śmierć. Gwardiol. Gwardiol tam miał chyba niezłe statystyki w karnych. Powinien to strzelić. Strzela, chociaż było blisko. Tego nie znam. Fenty. A skoro go nie znam, to znaczy, że nie trafi. Dawaj. Dawaj, Guillermo. To jest twoja szansa. Mendes. 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 Broni! Szybciutko pauza, co ja zrobiłem tutaj. Ciach. Niech będzie to.
I lecimy dalej, moi drodzy, wybaczcie, no ale co się tu wydarzyło? Wydarzyło się to, że Juventus Turyn sięga po Ligę Mistrzów, kochani. Zwycięzcy Ligi Mistrzów, Miretti właśnie odbiera puchar. Miretti idzie do kolegów, za chwilkę go podniesie. Liga Mistrzów dla Juventusu. Franciszek Trenejro sięga po wszystkie trofea w Europie. Sięgnął z Ajaxem po Ligę Konferencji, sięgnął z Juventusem po Ligę Europy. Teraz przyszła czas na Ligę Mistrzów i wygrywa Ligę Mistrzów. Moi drodzy, mogę spokojnie kończyć serial Droga. Jeszcze go nie skończę. Myślę, że jeszcze dwa, może trzy sezony tutaj sobie rozegramy. Jeszcze w czym? W Juventusie. A może gdzieś się pójdziemy. Marzy mi się jeszcze tytuł zwycięzcy Premier League. I są tutaj pewne kroki w tą stronę. Zobaczymy, jak Franciszkowi Trenejro pójdzie. No, jako zwycięzca Ligi Mistrzów, jako trzykrotny z rzędu zwycięzca Mistrzostwa Włoch, być może klub, do którego złożyłem podanie o pracę, bo tak też się stało na jakąś godzinę przed finałem Ligi Mistrzów. Jeżeli ten klub zaakceptuje tutaj Franciszka Trenejro, no to będziemy mieli jeszcze zabawę w Premier League, a bardzo bym chciał jeszcze Premier League coś powalczyć. No, chciałbym wygrać Premier League. Ten klub dałby okazję do tego, żeby ten cel osiągnąć. Zobaczmy sobie jeszcze, panowie, jestem bardzo dumny z tego zespołu. Pozytywnie, tak, pozytywnie nastawiony. Kontynuuj, wygrywamy 1 do 1. José Carlos strzela bramkę i mamy. I Gravenberg strzela drugą bramkę. Później oczywiście rzuty karne. No i bohaterem kto? Mendes, to on obronił strzał Fentiego. Calvin Fenty, kto to jest, co to jest za zawodnik? 30-letni Anglik, proszę bardzo, środkowy obrońca. Rzuty karne 7. To nie jest dobry wykonawca rzutów karnych. Tyle. Można rzec, Trenejro ojcem sukcesu Juventus. Potrójna korona, super puchar Włoch, Mistrzostwo Włoch i Liga Mistrzów. 20 milionów dla nas. Kto dostaje medale? Ci zawodnicy dostają medale. Trenejro ojcem sukcesu. No, ciężko się tutaj nie zgodzić. Z tym zarząd jest zadowolony. Trudno, żeby nie był. Konferencję sobie zrobimy. 8 milionów dostajemy i kolejne 27. Ale 22 już oddajemy zawodnikom, tak więc zawodnicy sporą premię zainkasują. Zobaczmy sobie, jak finansowo stoimy. Setka w plecy, moi drodzy. 100 milionów w plecy. Igres nie zamierza odchodzić z klubu. Porzucił swoje zastrzeżenia, gdyż klub został wyeliminowany z UEFA Champions League. Okej. Okay. W jaki sposób tu zostaliśmy wyeliminowani z Champions League? Nieważne, wracamy za momencik z podsumowaniem sezonu. Moi drodzy, zaczynamy podsumowanie sezonu 2036-2037. Obiecuję, że nie będę zanudzał. Transfer sezonu, no nie mogło być inaczej. Juan Nunes. 45 spotkań, 46 bramek, 8 asyst. To chyba mówi samo za siebie. Później mamy Iwica i Greca. Proszę bardzo, 16 w sumie spotkań, 4 bramki, 6 asyst. Świetnie. Guillermo Mendes, 46 spotkań. Bramkarz sprowadzony za 10 milionów. Duży transfer za 72. No oczywiście tutaj dam połowę mniej więcej tej kwoty. Prawie 40 spotkań na Seredin. Ferahi, 7-11 ocena. Guardiol też dobry transfer, 7-09 ocena, 40 meczów. Vini Junior w sumie też ponad 40 meczów, 8 bramek i 12 asyst. Matej Skoczybusić, 10 spotkań bez żadnego dorobku tutaj bramkowego. Forni też dobry transfer, 7-0-0. 23 i 12 to jest 35 spotkań, 5 asyst. Robi Kaba troszkę mniej, 17 spotkań, no ale też swoje zagrał. Bastien Aubert, 20 niecałe meczów, jedna bramka, dwie asysty. Oczywiście transferem sezonu jest Juan Nunes. No nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wyniki sezonu to już wszystko wiemy. Ligę zwyciężamy.
UEFA Champions League, zwyciężamy Coppa Italia, Fanta, odpadamy w trzeciej rundzie, przegrywając z Sassuolo 1-0. Był to mecz u siebie w Turynie, więc była to pewna niespodzianka, ale myślę, że był to jeden z ważnych faktorów nomen omen tego, że wygraliśmy Ligę Mistrzów, bo przez to nie mieliśmy dodatkowych spotkań i były takie tygodnie, gdzie po prostu mieliśmy całe 7 dni na to, żeby przygotować się do danego meczu i faktycznie na wiosnę tych spraw związanych ze zmęczeniem nie było aż tak dużo i myślę, że to było głównie pokłosie tego, że po prostu odpadliśmy szybko z pucharu. Super puchar wygrywamy po rzutach karnych czy po dogrywce? Chyba po karnych wygrywamy. Nie, przepraszam, 1-0. Kito w 99 minucie strzela bramkę i cieszymy się z super pucharu, cieszymy się z mistrzostwa, cieszymy się jak najbardziej i jak najwięcej z Ligi Mistrzów. Pamiętne chwile, najwyższe zwycięstwo 7-0 z Parmą na wyjeździe, pamiętny mecz to 7-0 z Napoli u siebie, tutaj te 5 bramek Kitowa, widzieliście ten mecz, wspaniałe zwycięstwo, bramka sezonu Cięci, to jest bramka z meczu ze Spal, zobaczmy sobie to spotkanie i zobaczmy sobie tą bramkę, to była w sumie trzecia bramka tego meczu, druga nasza, więc za momencik ją sobie tutaj zobaczymy, chyba ją pamiętam tego gola, bo faktycznie był ładny, zaraz się to wszystko potwierdzi, już nam się raport meczowy ładuje, za chwilkę przejdziemy, jest, mamy troszkę sobie tutaj jeszcze zwolnimy, najpierw Vinicius Junior trafia bramkę, mamy 1-0, później będziemy mieli bramkę na wyrównanie. Zmienimy sobie też Casagrande, ją strzeli, zmienimy sobie też kamerę na reżysera, ok. Mamy 1-1 i już za momencik bramka sezonu w Juventusie. Brancadori przechwytuje piłkę Szuliagić. Tak, wiem już, co to za bramka. Ładne teraz będzie nie podanie. Podanie Częciego do Esugo. Ten do właśnie Częciego. Cięci kapitalne uderzenie prosto w okienko. Mamy 2-1. W tym momencie wygrywamy 4-2 całe spotkanie. No i ta bramka jest bramką sezonu. Tak więc finanse, jesteśmy w czarnej D, ale zwiększyliśmy reputację klubu z 4,5 na 5 gwiazdek, brawo, brak nowych umów, brak nowych sponsorskich umów w tym sezonie, może teraz, gdy weszliśmy jeszcze na wyższy poziom w reputacji, troszkę się to zmieni, umowy sponsorskie, mimo wszystko zarobiliśmy 10 milionów więcej, ale spadła nam dochody z transmisji 4 miliony w dół, ciekawe, bo graliśmy dosyć długo w Lidze Mistrzów, ale mało graliśmy w Pucharze Włoch, może dlatego zaplecze dla VIP-ów, podobna kasa, dużo więcej zarobiliśmy w nagród ponad 20 milionów eurasków, no i troszkę mniej przychodów z pamiątek, najwięcej sprzedaż pamiątek 57 milionów, najwięcej koszulek sprzedali Szuliagić, Martin, Vini Junior, Miretti i Nunes. Jak ustawiłem zespół, to wszyscy wiedzą, jakie są wyróżnienia, nagrody menedżerskie, Franciszek Trenerów, Polski Menedżer Roku 2036, Menedżer Roku Włoskiej Serie A 2036, Menedżer Roku Włoskiej Serie A sezonu 36-37. Piłkarz sezonu Juan Nunes. Młody piłkarz sezonu Staś Kitow. Transfer sezonu Juan Nunes. Bramka sezonu Cięci. To wszystko generalnie wiemy. Najlepszy strzelec oczywiście Nunes. Asystent Szuliagić 17 asyst. Najwięcej nagród dla zawodnika meczu Nunes 15 aż zdobył. Najwyższa średnia ocena 7,70. Nunes. Najwięcej celnych podań Brancadori. Najwięcej goli 46. Najwięcej goli w lidze w sezonie 38, to są nowe rekordy. Najwięcej nagród to też Nunes tutaj zdobywa. Gdy na półmatką grupy Juventus złapał właściwy rytm, stało się jasne, że trudno będzie ich zatrzymać w marszu po sukces. Zgadzam się z tym, Juventus zawdzięcza wszystko doskonałej formie w środkowej fazie sezonu. Wtedy to nabrali rozpędu, który poniósł ich walce o tytuł. Też się zmieniam, dynamicznej osi menedżera. No, fajne to jest, ale szybko się nudzi. Sukces w rozgrywkach UEFA Champions League. To jest ten najważniejszy kafelek. Nunes w 11 wszechczasów. Pokaż 11 wszechczasów, moi drodzy. Stefano Turati, 470 spotkań. Bramkarz Stelemakers na prawej obronie 327, 51 bramek. Josip Szutalo, mamy 399 spotkań, 5 bramek. Mamy Piero Hincapi tutaj na środku obrony 301 i 9. Ferlan Mendy na lewej obronie 224 spotkania bez bramek. Fabio Miretti 572 spotkania, 70
8 bramek. Brawo, Fabio. Nie chcę jeszcze podpisać nowego kontraktu, ale mam nadzieję, że podpiszę po tym sukcesie. Później mamy Martima, 205,74. Później mamy Westona McKenniego, 237 meczów, 32 bramki. Mamy Saszkę wreszcie, Szuljagicia na prawej stronie, 364 mecze, 133 bramki. Federico Chiesa, 513 spotkań, 143 bramki. I oczywiście w napadzie Dusan Vlahović, 632 spotkania, uwaga, 358 bramek. Na ławce mamy Wojtka Szczęsnego, Bremera, Natana Patersona, Locatelliego, Kopmanersa, Nikola Gasicia, no i Juana Nuneza, 45-46. Nikola Gasic, 164-78. Aktualnie piłkarz Chelsea, Londyn. Co tu jeszcze możemy sobie zobaczyć? Podsumowanie sezonu, to już widzieliśmy. Uaktualnienie profilu kibica, fani 21%. No po sukcesie z Lidze Mistrzów na pewno tych fanów, takich powiedzmy bezstronnych, lubiących po prostu dobrą piłkę, no to będzie ten współczynnik oczywiście wzrasta. Zobaczmy sobie planer zespołu jeszcze, zanim zostaniemy. Na przyszły sezon mamy tak: Guillermo Mendes, który chciałbym, żeby został. Mamy Andrea Panatiego, tego wam nie mówiłem, tego wam nie pokazywałem, ale w ostatnich meczach sezonu to właśnie 17-latek, półtora gwiazdki, obecnych umiejętności, 5 potencjału, grał w 4 meczach, 3 bramki stracił. Uwaga, w jednym meczu był też MVP 70, tak więc pokazał nawet dobrą tutaj dyspozycję. No i będziemy chcieli go w przyszłym sezonie więcej wykorzystywać. Turati ma zaoferowany nowy kontrakt, 35-letni bramkarz, tutaj go nie ma, bo ten kontrakt wygasa, jeśli tylko się zdecyduje, a raczej się zdecyduje, to będziemy jeszcze mieli tutaj Turatiego, będzie Panati, Turati i Guillermo Mendes jako pierwszy bramkarz. Na lewej stronie duży spokój, mamy no też Eirenie, mamy Probo, mamy Skocibusicia, mogą tu też grać Gwardiol, który podpisał jeszcze roczne przedłużenie kontraktu, mamy też Ferrahiego, który raczej tutaj lewym obrońcą nie jest, ale spokój jest duży. Na środku obrony Brancadori, Francisco Rodas może grać, ok, Cięci raczej nie, robi Kaba, Scotty Busic raczej nie, Giuseppe Forni raczej nie, Ferrahi i Gwardiol, pięciu aż zawodników. Jest tutaj względny spokój na tej pozycji, no gdyby był Lorenzo Gatti, cieszyłbym się, no ale nie będziemy tutaj narzekać. Na prawej obronie Teixeira i Giuseppe Forni, mogą też grać Kaba i Cięci. Cięci zresztą czasem grywał, więc jest spokój. Na defensywnym pomocniku jest Rodas, Beniamino Cięci, Esugo też tutaj zagra. Chcemy zostawić Esugo, chciałem go sprzedać, ale stwierdziłem, że go jednak zostawię z uwagi na to, że jest wychowankiem i daje nam to dodatkowe miejsce w Lidze Mistrzów, znaczy dodatkowe miejsce. Nie musimy, że tak powiem, mniej zawodników zgłaszać, bo ten chłopak jest po prostu wychowankiem. Na Carrilero, José Cardos może grać na Carrilero, on raczej nie, on raczej nie. Esugo może zagrać, Luca Pedone raczej nie, Iwica Igrecz raczej nie. Mamy też Mirettiego, który mam nadzieję, że podpisze nowy kontrakt. I jest Paweł Chlumecki, chłopak, który przyjdzie do nas z... skąd? Z Wiktorii Pilsno przyjdzie ten zawodnik. No pokażę wam go, jak przyjdzie, chociaż raczej jest on ofensywny, więc tutaj na Carrilero raczej grał nie będzie, więc tą, jeżeli Miretin zostanie, no to ta pozycja musi być wzmocniona. Na pozycji ofensywnego pomocnika mamy José Carlosa, czy też José Carlosa. Mamy Martima, mógłby tu zagrać. Mamy Luca Pedone, przede wszystkim mamy Iwice Igreca, który świetnie się tutaj rozwija i dużo już zrobił w tym sezonie. Chcemy, żeby zrobił jeszcze więcej i rozwijać ten wielki, wielki niewątpliwie talent Chorwat. 20 lat, już 4 mecze w reprezentacji Chorwacji, 4,5 potencjału. No i chcielibyśmy ten potencjał zmaksymalizować. Na lewej stronie generalnie no chciałbym tutaj tego Ukraińca, chciałbym Pankratowa w zespole mieć. Wróci na pewno Bergson da Silva, wróci jako piłkarz doskonały, 2,5 i 5 w Bradze, no kapitalny sezon, prawie 50 spotkań, 19 bramek, 10 asyst, no świetnie, świetnie naprawdę Bergson da Silva grał. I kto wie, czy on tutaj nie wskoczy nam, jeżeli nie uda nam się kupić, jeżeli skupimy się na, jeżeli trzeba będzie kupować środkowego pomocnika, to Martin oczywiście zostanie, ale chciałbym szczerze mówiąc go sprzedać, po to, żeby mieć pieniądze właśnie na Pankratowa, który jest no dużo lepszym piłkarzem niż nasz Martimek, chociaż Martimek też źle nie wyglądał. 37 spotkań, 15 bramek, 9 asyst, no ale szukamy chyba czegoś innego, chociaż Martin też może nam tutaj zagrać jako środkowy pomocnik funkcji ataku, aczkolwiek całą gwiazdkę traci i wolałbym
Żeby tu grał ktoś inny, chociaż kto wie. Może grać tu jeszcze Zegolito, raczej Zegolito wielkich planów nie mamy. Bergson jest, Ober zostaje, Luca Pedone też może zagrać. No i Vini Junior jeszcze jeden sezon sobie tutaj poczupie. 36 lat do końca przyszłego sezonu ma kontrakt, no i gdzieś tam też na końcówki może sobie wchodzić. Fizycznie będzie wyglądał coraz lepiej, no ale ta technika, ten mental wskazują na to, że jest to jeszcze człowiek, który może nam coś dać. Na prawej pomocy generalnie jest spokój, mamy Martima, Fabri może zagrać, ale jest Oscar Abad, jest przede wszystkim Saszka Szuliagić, Juan Nunes też może tu zagrać, Bergson da Silva też może tu zagrać, Ober też może tu zagrać, Vinicius Junior też może tu zagrać, więc tutaj mamy spokój na prawej stronie i w ataku też mamy spokój, mamy przede wszystkim kogo? Oczywiście Juana Nuneza, Sasza Szuliagić też tu może zagrać, Oscar Abad raczej nie, Staś Kitow i Fabri, natomiast jak najbardziej pierwszym będzie Juan Nunes, drugim oczywiście Staś Kitow, będziemy chcieli tutaj ten jego talent dalej rozwijać. 2,5 gwiazdki obecnej umiejętności, full potencjału, narośnie nam ten chłopak jak na drożdżach i oby rósł jak najdalej. Moi drodzy, to chyba tyle, jeśli chodzi o kwestie podsumowania sezonu. Tak jak mówiłem, nie będzie ono długie. Najważniejsze, że zdobyliśmy Ligę Mistrzów, kolejny tytuł mistrza Włoch również wylądował w naszej gablocie, więc cóż, widzimy się w następnym odcinku. Czy będzie to ostatni sezon? Myślę, że nie. Myślę, że jeszcze ze 2 sezony uda nam się rozegrać. Może uda się odejść z Juventusu i gdzieś jeszcze poszarpać się w Premier League, żeby gdzieś tutaj, no jeszcze te emocje, bo jeżeli uda nam się wzmocnić zespół na przyszły sezon, to jeszcze ta różnica w lidze, myślę, że może być jeszcze większa i możemy tutaj spróbować skończyć, nie wiem, może bez porażki sezon, raczej niewykonalne, ale kto wie. To był Treneiro. Co ja chciałem powiedzieć? To był serial Droga, a to był Franciszek Trenero. Znaczy nie, ja jestem Trenero, a moja postać to Franciszek Trenero. Człowiek, który wygrał ligę w Polsce, który wygrał ligę w Turcji, który wygrał ligę w Holandii, który wygrał ligę Włoch, który wygrywał puchary w tych krajach, ale przede wszystkim wygrał już wszystkie 3 europejskie puchary. A jak z Amsterdam? Liga Konferencji. Liga Europy? Juventus Turyn. Liga Mistrzów Juventus Turyn. Peace out.